poniedziałku Was, moi drodzy, zaskoczę ciekawym materiałem, bo dzisiaj będziemy sadzić hortensję dębolistną. Dwie odmiany ze szkółki kusi babwyka. No i na spód po dobrej łopacie drucina przekompostowana. No i hortensja dębolistna jest kwasolubna, więc czystocinkę da próchnicy i zakwaść. Niedziela jest bardzo pracowita i spowodowane to jest tym, że zacząłem nagrywać z siostrą filmiki i po prostu zapełniam zajawkę i super przyjemnie jest dzisiaj. I cóż, moi drodzy, powysypywałem teraz po dwie grube łopaty z węgla brunatnego zakwaszonego, a teraz tą trocinką będę mieszał. Więc chowam aparat, no niestety to troszeczkę popaduje, ale uparty jestem i działam, no. I na końcu odcinka będziemy mieli przyjemny widok, bo zrobiono w końcu robotę i trzeba stać się, moi drodzy, pracowitym człowiekiem. Jak ja będę pracował, to będę miał lepsze materiały dla Was. Wam się będzie lepiej oglądało. Codziennie uzbierano. Teraz jest najważniejsze ujęcie w historii Życie w Ogrodzie. No i ono też będzie jutro o 8 rano na drugim kanale Owocowa Pasja. Spójrzcie, kupiłem torf kwaśny, albo to może nie być torf kwaśny. Nic, hortensja nie puściła korzeni. Tutaj tak samo. No i spójrzcie, tutaj również tak samo. No torf, w torfie. Spójrzcie, moi drodzy, zrobiłem jedną roślinkę i w jakiej jest kondycji, jak pięknie wygląda. I zobaczcie, z podkładzie z węgla brunatnego. Nie rozwalę tej bryły, jak tutaj, w 100%. I zobaczcie, jaka różnica, jaka kondycja, najładniejsza hortensja. Dlatego tutaj właśnie po dwie łopaty dajemy. Coś nieprawdopodobnego. Zresztą pogoda znowu się zepsuła, ale już hortensje posadzone, no i też po dwie łopaty trociny supnąłem, bo wiecie, idzie zima, mrozy, nie chcę, żeby przemarzły, chcę, żeby w przyszłym sezonie tutaj rosły, byśmy mieli co oglądać, no i tak to wygląda. No i cóż, no i jutro zapewne o 8 rano będzie materiał z mojej pracy w poniedziałek, bo pewnie w ciągu dnia znajdę czas na to, by tutaj więcej roboty włożyć w sadzenie. No ale cóż, lecę montować materiał na Życie w Ogrodzie. Trzymajcie się, dobrego dnia Wam życzę, by był pozytywny. No ja jestem cały naładowany pozytywnymi emocjami, bo zdecydowanie różnica jest widoczna. A tym bardziej spójrzcie, malutkie są. Ja Wam pokażę tą jedną w tej bryle, gdzie postawiłem na truskawkami. I będzie koniec odcinka. Zapamiętajcie ten widok dzisiaj i w ciągu dnia sobie możecie przypomnieć, jak Wam się przyjemnie zrobi, to się będę bardzo cieszył. No i też trociną trochę tutaj podsypałem. Ona jest bardzo ładna. A truskawki, no chyba będziemy chować do pomieszczenia, bo widzimy, że jeszcze kwitnie owoce. Bardzo ciekawy temat. Czas odkryjmy. Angielska odmiana.